Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2. Ja jestem Yuno i mam zamiar wszystko już teraz bardziej po cichu przechodzić, chociaż wyszło mi dupa nie po cichu. Myślisz, że nie dam rady? Nie, myślę, że jesteś lepiej, że mnie nie zauważysz. Tyle z mojego grania po cichu. Dobra, strażnik leży za... Hej, miało nie być. Kurde, jakie to cię dosyć. No, że też zamiast w niego uderzyć czym prędzej, to światełko mu się zachciało włączyć. Nie słyszycie mnie? Więzień uciekł! Straż! Gdzie on? Cicho bądź, człowieku. W ogóle, że im się chce krzyczeć i coś z tego. Kupą chłopy! Kupy nikt nie ruszy! Co? Ale on ma pomysły, dziwny człowiek. Piękne dokończenie. No cóż, miałam po cichu to przechodzić, a jak zwykle metodą rozwałki, no ale niestety z takimi to ja nie daję rady i w sumie mamy... Dziwne, że on nie może broni im zabrać. W sumie mamy pałkę i z pałką jest moc. Dobra, beczki. Światło mnie wkurza, szczurom chyba też się nie podoba. Co to? O, diamentowy pył. Jeszcze nie wiem, po co miałby mi on być. A może będziemy coś tam robić. Nie. Tu mogę wejść? Drzwi zamknięte. Czyli co? Czyli najpierw wszyscy strażnicy, tak? Przez okna raczej nie wyjrzę, ani nie wyjdę przez nie. No to ja nie wiem. O! No, że też wcześniej mi się ta sakiewka jak trzeba nie pojawiła. Tylko, że musiałam aż się pokręcić i się wystraszyć, że się zgubiłam. Jejku, chciałabym choć jednego zabić po cichu, żeby było tak fajnie inaczej. Proszę, też sposoby ciekawe ma. Spokojnie, Arian. Co tu robisz? A jak myślisz? Za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta. Podobno. Szkoda. Miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Za późno. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Dobra, powiedzmy tak. Foltest kazał niebieskim pasom strzec jej jak oka w głowie. Skurwiel. Powinienem chronić ktoś szlachetnie urodzony. Baronet co najmniej. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Nie lubię takich co chcesz zrobić? To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. Dobrze, brzmi to jak jakiś musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. No w sumie mogę to zrobić. Poczekam tu. Wróć jak oczyścisz przejście. Hej, to jest wykorzystywanie mnie w biały dzień. Dobra, więc tak, najpierw... Dobra, tam będą się pozbywać strażników, ale to... Ty kurwy synu, chuju jebany! Pierdol się boję, więc chuj ci w żyć! Matko jedna, coś mu się ewidentnie nie podoba. No cóż, jak się siedzi w lochu, to raczej tak jest. O, coś tu jest? Oreny. Nie, to 3. No nie, to nie było to, co chciałam zrobić. No cóż, metoda rozwałki będzie musiała wystarczyć. Co to było? A co to było? Tylko Wiedźmin. A masz. Dobrze, że uważałam na wszelkich szkoleniach. Powiedzmy. Nie no, grając na łatwym poziomie trudności, to nie wiadomo jak to jest. Elegancko. Ale krew z niego flusnęła. I z tego też. No, w zasadzie nie było do końca to, co chciałam zrobić, ale... Trudno. Nie chcę. Co ja, szewczyk, dratewka jestem? Tu coś było. Mogę zajrzeć. Dobra, ale po co? Znaczy, dobra, tutaj są rzeczy do zaglądania w momencie, gdy przechodzi się to wszystko po cichu, nie? A jak ja metodą rozwałki sobie radzę, to jest jak jest. No, dlaczego nie mogę właśnie? Wszędzie pewnie pozamykane. Ale właśnie. Gdzieś tu wcześniej była jakaś skrzynia. Ruda żelaza. Nie wiem, czy ona nam się przyda. Tu coś. No i też dziwi mnie, że Geralt nie zdecydował się wziąć jakąś broń sobie, albo jest i skrzynia. Jakąś broń, albo no... Cokolwiek, tak? No, żeby tak z gołą klatą choćby nie latać. O, coś tu. Maczuga. Nie wiem, jak to będzie walczyć maczugą, będąc Geraltem. Jakoś nie przywykłam do takich rzeczy, ale zobaczymy. To jest... Możliwość... Jesteś za wcześnie. Masz wizytę dopiero jutro. Będziesz musiał załatwić mnie poza kolejnością, Kacie. No, ale w sumie można powalczyć, prawda? A dlaczego jeszcze nie? Dobra, on jakiś tak zawzięty się wydaje, a ja nie lubię zawziętych. A masz. Dobra. Poszłam tutaj nie po to, żeby nic nie zrobić, a po to, żeby coś fajnego znaleźć, ale gra mnie... Czyżby oszukała i nic tu nie było? Dobra, parę rzeczy mamy, czyli tak, ciężkie spodnie. Odporność na podpalenie, a te? Czyli... Mogę je zmienić? Nie wiem, po co mi to wszystko. Przeszukiwałam, pewnie tak. Czyli dobra, wypadajmy już stąd, bo nie ma co przedłużać. A ten sobie czeka. Mam nadzieję. Pomóż mi wstać. No, pomóżmy. Tędy mam iść, czy gdzie ja mam z nim? Do tajnego przejścia, tylko gdzie? A, za mało miejsca. Teraz schodami na górę. Tędy. No, dzięki, że mówisz, bo powlokłabym cię na dół i co? I byś miał więcej drogi do pokonania. Przecież na barana go nie wezmę. Drugie drzwi na lewo to skład oliwy. Ej, on chyba ma zamiar się wysadzić. A ja widzę sakwę. Hej, nie tutaj, nie tutaj. A po co mi łańcuchy? Geralt. No, mogę go. W odpowiednim miejscu posadzić, czy coś? Zaraz, pomóż wstać. Jest. To rozumiem tutaj. Któż by się spodziewał? Chodź ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Żegnaj, Wiedźminie. Dziwne ostatnie życzenie, jeśli mam być szczera. Ale ja nie mam zamiaru skończyć tak jak on. Wow, miecz sobie wezmę. I nawet... lepiej go wezmę w łapki, tak. Jak on się prezentuje? Elegancko. Teraz tak... myślałam, że mogę tam... A, nie mogę. Nawet znaki mi nie pomogą, czyli tutaj. Jak mus, to mus. Stój! Wiedźminie! Mówią, różne że rzeczy zabiłeś mówią. Króla. Nie, nie zabiłem. Wierzę ci. Wow. No cieszę się. Głupio by wyszło, gdybym musiał się teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od 2 dni. Jestem ci coś winien. Nie jesteś. W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciasnym przejściu, ruszyć się nie ma gdzie, z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami, no i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z 10 razy dostałem po hełmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem, ale żyję. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę Viviure? Byłem. Zdzieblasz mówił, że Skojatel byli wyjątkowo zajedli. Zauważyłeś jakieś znaki szczególne? Rozpoznałeś komando? Nosili maski oddziałów specjalnych, jak trofea. I ciągle wrzeszczeli Jorwet. Skąd tam się wziął smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to. Zdzieblasz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. A tobie może się przyda. Pora na mnie. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie. Idź już. Daj mi chwilę. No właśnie, co mamy w tym zadaniu napisane? Dobra, to w sumie fajnie, że on nam jakoś tam pomoże, a nie mogłam zebrać. A jednak. Boże, oby tylko on nie zginął. A, może nie. Nie chciałabym z nim walczyć czy coś. Dobra, idziemy. No, mogę tu jeszcze poprzeszukiwać. Nie wiem, co mi jest bardzo potrzebne, a co w sumie mogę darować. A to akurat wszystko mogę wziąć. I tak, nie chciałabym czegoś spieprzyć. Do wody Geralt raczej wskoczyć nie chce i dobrze, ja też nie. Geralt! Wow! Tego się nie spodziewałam. Tam znaczy się, dobra, za momencik. Ciężkie spodnie już jakieś mamy, więc po co nam kolejne? Nie, tam nie idziemy. Nie chcemy wpaść na strażników, bo by to jeszcze walkę oznaczało. Jej, ależ to wygląda. Lubię takie klimaty, naprawdę. Podobają mi się. Takie płonące mury. Też w takim miejscu nawet Orena jednego nędznego nie ma. Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajdana, nie czapkę niewidkę. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd. Dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Roche o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorweta widziano wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Triss. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. Ranami? I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na cumach! Chronić burtę! Cuma klar, kapitanie! Honor to jednak zabawna rzecz. Honor nakazał Arianowi podjąć nierówną walkę z potęgą Temerii. Gdy został pokonany, Honor ugiął Karkariana, by ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam Honor nie pozwolił mu ocalić samego siebie. Bardzo podobają mi się te takie rysowane, komiksowe przerywniki. Uwielbiam je w grach. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. W jednym, co? Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać się z osobnikami tak odpychającymi, jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance i trudnej miłości łączącej go z czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Mnie nie. Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Cóż za interesujące zarzucenie wędki, prawda? Czyżby pora karmienia? Ojej, nie wiem jak wy, ale ja nie planowałam wycieczki do zoo. Schowaj broń, Elfie. Przyszedłem porozmawiać. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Ja pierdzielę. Leżała do jego wysokości Demawenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjacielem nie ludzi. Mam propozycję. Mów. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foltest. Ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych Skojatel. Nie chcę złota. Sława zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł na Kera. Pora iść. To jak, Elfie, dogadaliśmy się? Ja bym mu nie ufała, bo serio, no, ja rozumiem obławy i to wszystko, ale kurde, no spotkać takiego człowieka, no właśnie nie człowieka, ale w takich okolicznościach, kogokolwiek, no to... No ale cóż, tym samym dotarliśmy do aktu pierwszego. Coś tej srece wisi, troszeczkę za bardzo według mnie, ale to takie tam... moje poglądy, powiedzmy. Szoruj. Flotsam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej nie. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. No, nie będę protestować. Co jest? Okres ma? Możemy z nim pogadać? Chyba to nie ma sensu. Dobra, ogólnie chyba nie ma sensu łazić po statku, tylko no... O, bez skrzynia, może jest. Życie się nie obejdzie. Skacz! Weźmy to. Co oni tak szybko... Chodź wreszcie! Ale prędy, kurde, ja się trochę... Wiedźminie, czekamy! No i co teraz? Ale gdzie oni czekają? Ja chyba przegapiłam zejście. Chodź, Wiedźminie! No, chciałabym, ale... No, ja chyba jakaś ślepa jestem. Chodź wreszcie! Ja tu nic nie widzę. Zimna jak diabli. Chodź, Wiedźminie! No, idę, tylko... Aha, w ten sposób. A ja szukałam jakichś schodków. Ja naiwna. Dobra, możemy ja też się pluskać, nie mam zamiaru. Jakieś wieści od twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorwet. Tu widzę skrzyneczka ładnie lśni. Dobra, to wezmę. O. Schemat jakiś. Ale schemat. Dobra. To w sumie też mogę zgarnąć. Rozmowy takie z takimi ludźmi nie ma sensu. Myślę, że sens miałby w zasadzie koniec odcinka. A więc zanim tam pójdziemy dalej, to właśnie krótkie cięcie. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.